W mojej głowie dużo pomysłów się piętrzy. Zawijanie papierków. Jest to bardzo dobry klej. Różnych proszków, takich jak tego typu Vibik. Hejka, witajcie w mojej pracowni. Dzisiaj razem posprzątamy kolejne szuflady. W pierwszej znalazłam dużo rzeczy do otoczenia na kole garncarskim. Ten film możesz zobaczyć tutaj. Otwórz go sobie w nowej karcie i zaraz po obejrzeniu tego odcinka odpal sobie poprzedni. Teraz zostań przy tym filmie i obejrzyj go w całości, bo pod koniec czeka na Ciebie miła niespodzianka. No dobrze, moi drodzy, przechodzimy już do drugiej szufladki. Jak się prezentuje szuflada numer 2. Jak widzicie, są to wykrojniki świąteczne. Kto pamięta moje ludziki zimowe, tak w tę zimę również będą dostępne ludziki na choinkę. Do świąt jeszcze mamy trochę czasu. Niemniej śnieżynki i ludziki muszą zostać umyte i wyjęte, bo widzę, że jest tutaj na przykład bardzo dużo gliny. Dlatego, że jak obtaczam rzeczy, to masa obtaczana wlatuje mi przez te dziurki do tej szafki. Także jest to minus dość spory tej szafki, ale jest to poświęcenie, na które jestem gotowa, że tak powiem. No cóż, można mieć wszystko, ale nie wszystko naraz. Fajnie, co nie? Dobra, to ja sobie je umyję i wrócę do Was z opowieściami co dalej, bo widzę tutaj co najmniej jedną fajną rzecz, która może nie być w Waszych głowach do końca związana z tym, co robię, a jednak jest. Jak już widzicie tę rzecz, to dajcie znać w komentarzach, co tutaj może do ceramicznego świata nie pasować. Jeżeli wiecie, z jakiego, że tak powiem, uniwersum rękodzielniczego ten przedmiot jest, to dajcie znać, co się to wzięło w tej szufladzie. No dobrze, wszystkie wykrojniki umyłam. Znalazłam puszeczkę na śnieżynki, original. Także je teraz tutaj poskładam, żeby były na swoim miejscu. Dobra, i to mamy ogarnięte. I tutaj mam takie kółeczka, gwiazdeczki i ludzi. To są prawdziwi ludzie, wiecie? Nie ma nic udawanego. Dobra, mamy kolejną cyklinę, to od razu ją umyję i włożę do szafki na górze. I tak jak sobie na to patrzę, to myślę, że możecie znaleźć więcej rzeczy, które nie pasują do ceramicznego uniwersum. W mojej głowie się to klei, ale chodziło mi o jedną konkretną rzecz. Naprawdę jestem super ciekawa Waszych odpowiedzi, także zerknijcie jeszcze raz na tą szafkę. Napiszcie mi teraz, co ma wpadło w oko takiego nietypowego. Okej, a teraz uwaga, wyciągam to, o czym ja myślałam. Co to jest, słuchajcie? No to są szczypce, ale czemu one mają taki silikon, taką warstwę na sobie? No są to szczypce do wyciągania rzeczy z kwasu, do rzeczy metalowych, czyli do biżuterii. Zajmowałam się przez jakiś czas tworzeniem biżuterii z ceramiki. Możecie pamiętać, czasami też pokazuję niektóre swoje wyroby. Ja w ogóle mam fakultet z jubilerstwa. Byłam na studiach w pracowni biżuterii. W każdym razie to stąd wylatuje, bo to nie jest nic na te szczypce. A może wpadło Wam w oko to? Też pachelka, o ile dobrze pamiętam, Japonka. Pokażę Wam jej zastosowanie za 2 tygodnie w kolejnym filmie. Kolejna cyklina. To chyba zabrałam koleżance na studiach, także I'm sorry, Marika jest u mnie. Ok, może komuś z Was wpadło też w oko to? Czyli końcówki do rękawa cukierniczego. Koniec końców używam ich tylko raz w mojej pracowni, ale nie zdecydowałam się użyć ich do projektu, nad którym w tamtym momencie pracowałam. Kolejną ciekawostką na mój temat jest to, że przez jakiś czas, zanim w ogóle pomyślałam, że ja i ceramika to będzie coś więcej, chciałam zajmować się cukiernictwem artystycznym i bardzo mnie to jarało.
Anyway. To jest moja kolejna zajawka i jest możliwe, że coś dalej z tym kiedyś zrobię. Bo w mojej głowie dużo pomysłów się piętrzy. Mamy dalej nietypowego. Słuchajcie, brzeszczot do piły. Brzeszczot do piły służy do na przykład równania powierzchni, albo też można sobie zarysować coś, żeby przykleić jeden kawałek do drugiego. Narządko randomowe z igłą. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Na razie poleci tutaj do miski. Tak samo jak cała reszta innych, które się tutaj znajdują. Tu nawet jest jakieś oczko. To jest jakiś zestaw z AliExpress, z tego co pamiętam, przed kilku lat. No i szczerze wam powiem, że większości z tych rzeczy nie używam. O, i tutaj już mam fajniejsze rzeczy. Jeszcze to umyję zestaw. Zestaw z jakiegoś też sklepu typu Tiger do lukru plastycznego. Słowo lukier jest strasznie trudne do wymówienia. I teraz chyba każde słowo będzie dla mnie trudne do wymówienia, tak myślę. Szczerze, też tego nie używam. O, dobra, to jeszcze to. To jest przyrząd do toczenia butelek. Do toczenia takich wysokich rzeczy, gdzie nie możemy dosięgnąć ręką, tak samo jak ta gąbka na patyku. Wkładamy to od środka i z drugiej strony tutaj jest masa, którą toczymy i sobie podnosimy ściankę w ten sposób i możemy uzyskać jakieś wąskie naczynie, na przykład butelkę, i to pójdzie tutaj też do rzeczy do toczenia. Dobra, mamy te rureczki teraz. One też wyglądają trochę złowrogo, tak samo jak ten szpikulec, i one mają takie samo zastosowanie i są przeznaczone do wycinania dziurek, moi drodzy. I to jest my favorite, naprawdę. Super ekstra narzędzie. Mamy to szpatułka silikonowa do wyciągania resztki szkliwa albo masy do oczyszczania. Można by powiedzieć silikonowa cyklinka na rączce. Ułatwia sprzątanie po prostu. Co mówiłam, że ułatwia sprzątanie? Może jednak nie ułatwia. Patrząc na tym, jak ona skacze. I tutaj mam gipsowe foremki na kukulki. O różnych rozmiarach, żeby ich nie kuleć w ręku za każdym razem, tylko po prostu tu sobie odciskam i są równej wielkości. Zanim przejdę do układania rzeczy w drugiej szufladzie, to jeszcze przejrzymy sobie dwie kolejne. Tam też są takie rzeczy różne, niezwiązane ze sobą, i jak wszystko wyjmę, zobaczę, to będę mogła to jakoś fajnie poukładać, posegregować. No dobrze, mamy trzecią szuflandię i tutaj jest narządko, do którego są te łobuzy, które widzieliście chyba w pierwszej szufladzie. I to są skrobaki. Można używać tego do form gipsowych, żeby je zmniejszać, żeby zmieniać ich kształt, albo widziałam taki patent, który również stosują do obtaczania rzeczy, jakichś twardszych i większych, typu na przykład talerze. Jest to taka tarka jak do sera, tylko z takim uchwytem. Firma Tania i Średnia. W sklepach dla ceramików też są takie rzeczy. Tylko jak wszystko, co ma w nazwie dla ceramików, to wiecie. Wałeczek taki malutki. I nawet pamiętam, skąd go mam. Kupiłam go w chińskim sklepie, czy sklepie wszystko za 5 zł, wiecie, tego typu vibik, na plenerze ceramicznym w Orońsku. W Orońsku jest Muzeum Rzeźby Polskiej i byłam tam na plenerze, gdzie wypalałam pierwszy raz w moim życiu raku, czyli to jest taki wypał plenerowy. Kiedyś na pewno wam opowiem o różnych wypałach plenerowych. Ja się tym nie zajmuję, dosłownie kilka razy brałam w tym udział, ale takie techniki istnieją, więc chętnie wam o tym poopowiadam, a może udałoby mi się z kimś spotkać, żeby z nim o tym porozmawiać, która wam pokaże, że ceramika ma bardzo wiele obliczy i można do niej przeróżnie podejść. Czy to ma coś wspólnego z raku? Absolutnie nie.
I znalazłam kolejne rzeczy służące do klepania. Mam takie śmieszne silikonowe foremki z AliExpress. O, widzicie, to nawet jeszcze nie otwarte. Też takie foremki do półkoli. One są, chyba to się nazywa quilling? Tu macie napisane. I to jest takie zawijanie papierków, ale stwierdziłam, że mogę w tym odciskać masę ceramiczną. Jeszcze nie wiem, czy mogę, czy się dobrze będzie odklejało od tego plastiku, bo jak widzicie, jest zapakowane. Słuchajcie, jest to produkt doskonały dla profesjonalistów, hobbystów i amatorów rękodzieła. Czyli dla każdego. Dla każdego, naprawdę. 10 punktów, kto zgadnie, co się kryje w tym pudełeczku. 3, 2, 1. Tam, tam, tam. Waga jubilerska do na przykład odmierzenia różnych proszków, takich jak kobalt albo miedź. Dobra, czas na ostatnią szufladę. Tu widzę, że nic ciekawego tak na dobrą sprawę się nie znajduje. Mamy kolejne wałki, kolejne foremki do kuleczek i chyba wyschnięty klej. Tak, zdecydowanie całkowicie zastygnięty. Jest to bardzo dobry klej do łączenia ceramiki z różnymi innymi rzeczami, także polecam go. No nawet już jest przeterminowany. No i takim sposobem mam 3 puste szuflady, które muszę teraz w jakiś bardzo inteligentny sposób zagospodarować. Jak widzicie, trochę energii mi to już zjadło, sprzątanko, zawsze tak jest. Ale przynajmniej dzięki temu, że nagrywam to dla Was, to nie zastanawiam się 50 lat nad jedną rzeczą. I idzie mi to sprzątanie o wiele szybciej niż jak sprzątałam jakieś inne rzeczy. Właśnie ja lubię korzystać z tych wałków, bo mi jest wygodniej niż z tymi z rączkami. I to jest bardzo stary wałek, który jest w mojej rodzinie od lat. W ogóle możecie zobaczyć, jaki on ma przekrój nierówny. Także raczej się tak nie nadaje, ale jako pamiątka rodzinna sobie tutaj będzie mieszkać. Teraz zajęłabym się tą drugą szufladą. Dobra, to mamy tą kasetkę mniej więcej ogarniętą. Tutaj myślę, że dam te stemperki, które sama robiłam. No dobra, moi drodzy, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, że sprzedam Wam jakieś tipy, albo że miło spędziliście ze mną czas. Może kogoś z Was zmotywowałam do sprzątnięcia w miejscu, które długo odkładaliście do ogarnięcia, tak jak ja tą szafeczkę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do obejrzenia poprzednich filmów i wejścia na wszystkie moje social media, szczególnie na Instagrama, bo tam jestem najczęściej i tam najwięcej się dzieje rzeczy poza tym kanałem i gorąco zapraszam do mojego sklepu z ceramiką.